Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, na Mistrzostwach Świata w szachach błyskawicznych wydarzyła się sytuacja, w której to Danił Dubow zagrał z Janem Niepomniaszczym i panowie ustawili sobie remis. Już pokazuję, jak ta sytuacja wyglądała. Otóż Dubow zagrał skoczkiem na F3, na co Nepo odpowiedział skoczkiem na F6, skoczek D4, skoczek D5. Skoczek B3, skoczek B6. No i jak widzicie, tutaj zawodnicy powtarzają po sobie ruchy, grają sobie tymi skoczkami. No nie jest to partia normalna, to już widać gołym okiem. Skoczek wrócił, skoczek wrócił. No i tutaj po jeszcze kilku ruchach skoczkami, panowie w tym momencie zgodzili się na remis, choć jeszcze Dubow zagrał skoczkiem na F3, gdzie było widać na filmiku, no ale to nie ma znaczenia, zgodzili się tutaj na remis. I sędzia postanowił, Przyznać im tutaj po zero punktów, czyli ustawiony, ustawiona partia, tak sędzia zarządził, bardzo odważna decyzja. Moje zdanie na ten temat jest takie, że słusznie. Gdyż zawodnicy na takim poziomie, gdzie Nepo grał meczą Mistrzostwo świata, robi sobie taki kabaret trochę z szachów, no fajnie. Ja rozumiem w partiach towarzyskich czy innego rodzaju, no nie wiem, ciężko stwierdzić w zawodach, tak, no to są Mistrzostwa świata, a tu są takie odstawione cyrki. No, to jest też ciężka sytuacja w szachach bo remisy są nieuniknione i ciężko, by tutaj. Wprowadzić pewnie jakieś przepisy, jeśli chodzi o e, zakaz remisów, szczególnie w blicach. No, raczej jest to ciężka sprawa. E, no, piękno szachów e, nie może sobie na to pozwolić. Szkoda, bo e, szachy są zbyt e, szlachetną i piękną grą, żeby coś takiego miało miejsce. Ja jestem. E, Zdania, że warto rywalizować e, zawsze na szachownicy, nieważne z kim się gra. Są to oczywiście koledzy, e, Dubow i niepomniaści. E, no cóż, po 0 punktów myślę, że dobrze. Szkoda tylko, że to się troszkę takim echem odbija negatywnym. Co ciekawe, w jednej z partii, gdzie Dubow grał z Artmiejewem, Władysławem, no to partia przebiegała następująco: d4, d5 i po skoczku f3 panowie też zgodzili się na remis. Nie mam pojęcia dlaczego tutaj sędzia nie zareagował. No cóż, są wykonane dwa posunięcia niby takie normalne debiutowe. Więc nie wiem tak naprawdę czym się różnią te dwie partie, jeśli chodzi o szybkie remisy. No ale tamte skoczki faktycznie były takie dosyć nietypowe, że sobie panowie zagrali pośmieszkowali. Tutaj ten remis też nastąpił dosyć szybko. Na szczęście powiem Wam szczerze, sędzia musi się takimi rzeczami zajmować i niech rozstrzyga. No cóż, co zrobić? Takie, takie mamy czasy. Trzeba troszkę pewnie zmienić te przepisy, żeby takich rzeczy nie było. A Was zachęcam, moi drodzy, do czystej rywalizacji, zawsze na szachownicy. Czy gramy z kolegą, wujkiem, tatą, bratem. Nieważne, to są po prostu szachy. Ale przygotowałem też dla Was. Kapitalną partię. Kapitalną partię, moi drodzy, spadniecie z krzesła. Um, graną na, właśnie na tych mistrzostwach świata Szachra, Szachriar Mamediarow z Aydinem Sulemanli, ciężkie nazwiska. E, dwaj Azerowie spotkali się na szachownicy. Co tu się wydarzyło? To jest w ogóle masakra, zapraszam serdecznie tak troszkę na osłodę jak szachy potrafią być piękne D4 zagrał Mamed Jarow no ten zawodnik słynie z bardzo ultra ostrych partii i to jest coś pięknego z jego strony goniec G5, atak Trompowskiego D5 ze strony tutaj czarnych i skoczek na D2 zagrał Mamed Yarow. posunięcie C5 i od razu jest bitka na C5 i to jest ruch teoretycznie gorszy e, białymi, z uwagi na proste E6 i tutaj czarne bez problemu rozwiną sobie e, gońca. Jednak Mamediarów zagrywa posunięcie E4 od razu dokłada tutaj do pieca. E, niesamowite rzeczy się dzieją, jest bicie na C5, Mamediarów zagrywa posunięcie E5. No i to jest ruch e, niestety dla białych słaby z bardzo prostej przyczyny hetman b6 zwróćcie proszę uwagę co się dzieje hetman z gońcem świetnie atakują f2 no po, poza tym też na b2 ale to może nie ma takiego wielkiego znaczenia e, tyle że tutaj wisi skoczek jeżeli białe by chciały tutaj tego pionka obronić e, na przykład ruchem hetman d2 no oczywiście ten pionek b2 tam w pewnym momencie sobie może polecieć ale to nie jest istotne tu wieża b1 zawsze jakiś rozwój e, no to po Hetman e ten skoczek wróciłby na D7 i bez problemu czarne tu by dalej fajnie rozwijały swoje figury. Partia myślę, że przebiegałaby w sposób w miarę normalny, aczkolwiek czarne e, byłyby ok. Jednakże w tej sytuacji mamy diarów zbija skoczka. No, co ten gość tutaj wyczynia? To jest głowa mała. No, idzie na zadymę ostro. Nastąpiło bicie na F2, gdzie czarne mają tutaj już bardzo e, fajną grę. Król na e2, czyli zderoszowany król i Goniec wziął skoczka, czyli e, tak naprawdę odzyskanie figury, ale co robi robimy Medialu w tym momencie? E, moi drodzy, spadniecie z krzesła, e, co ten gość wyprawia, to jest niesamowite. Otóż zagrywa on wieżą na g1, zbija po prostu Gońca i co ciekawe, jest to jeden z lepszych, lepszych ruchów w tej, w tej sytuacji. Zobaczcie też, jak szybko te ruchy są wykonywane przez jednego i drugiego zawodnika, gdzie czas na zegarze to było 3 minuty. Teraz mają po 3 minuty i 10 sekund. Hetman zbija na G1 i w tym momencie Mamedyarov zagrywa skoczek na E4. Bardzo podejrzane posunięcie, ale zagrane mega szybko. Fajna pułapka, dlatego że nie można zbić skoczka. Dlaczego? Otóż pionek zbija na G7, grozi wzięcie wieży i mat grozi też na polu. D8 to jest kompletnie przegrana czarnymi, więc tak grać czarne nie mogą, więc nastąpiła wieża G8, bardzo dobry ruch, oczywiście w tej sytuacji. I mamy zbija pionka, otwierając sobie gońca. Cały czas skoczek jest nietykalny, przypominam, grozi mat. Wieża wzięła pionka i Hetman D2, tak po prostu. Z obroną I w tym układzie nastąpiło haszyć Zobaczcie, że jedna i druga strona Gra mega ostro Tu skoczek wisi, tu goniec wisi Jak goniec odejdzie To nie wiem co się stanie z pionkiem na G2 Kolejne poświęcenie grozi Totalna masakra I co robi teraz Mamediarów? Zagrywa najlepsze posunięcie w pozycji Też ruch Myślę, że nie jest aż takim trudnym posunięciem Jak się trochę zastanowimy Ale biorąc pod uwagę, że to jest blitz no to Hetman C3 rewelacyjnie na wieżę i na gońca. Czarne zbijają gońca, no tu się, tu się robi po prostu zbyt niebezpiecznie. I niestety ten ruch czarnymi nie jest najlepszy. E, no zdecydowanie troszkę lepiej wygląda zagranie skoczkiem na C6 z oddaniem wieży. E, dużo taktyki się dzieje, naprawdę sporo trzeba policzyć. Szapoba e, panowie za tak piękną partię. Jednak po tym posunięciu. Jest bicie na C8, a nie bicie wieży, co się okazuje. Bicie na C8 jest lepsze, bo jest z szachem, i dalej atakujemy mo możliwość wzięcia kolejnej wieży. Król na E7. I teraz, co ciekawe, najlepszy ruch w pozycji. Niesamowite. Skoczek F2, po prostu u, ucieczka, skoczka, a to bicie na B7 nie ucieka, bo jeżeli byśmy od razu zbili tutaj, to skoczek D7, i jeżeli jest bicie wieży, bo trzeba to zrobić, bo inaczej wieża ucieknie, to jest bicie skoczka i pozycja się no, po prostu wyrównuje w tym momencie, więc białe sobie na to nie mogą pozwolić dlatego też chowają skoczka na f2 z groźbą zdobycia cały czas materiału skoczek zagrywa na c6 w tym układzie oczywiście, jeżeli skoczek zagrałby na d7 no to tutaj po prostu jest bicie wieży, więc nic się takiego um, wielkiego nie dzieje no po skoczku c6 w tym układzie hetman tutaj zbija na b7 z szachem, ale co by się stało, gdyby Hetman zbił na H2? To jest też bardzo ciekawy wariant, dosyć forsowny. Szybko go e, przedstawię, dlatego, że po biciu tutaj na B7 skoczek D7 i jeżeli białe by zbiły wieżę, to Hetman wraca na C7. E, trochę tak można powiedzieć, Hetmana tego e, tutaj. Mm, Blokuje, może skoczek B8, może wieża wraca, i ten Hetman może mieć potem problemy, choć nie jest to takie proste, żeby go złapać. Ale Hetman na pewno by mógł uciec na H8, a po biciu na C2 i Król E1, i po biciu na B2 i wieża D1, i po kolejnym szachu i zasunięciu się, i kolejnym szachu i Król E2, pozycja się bardzo komplikuje. I ciężko mi stwierdzić, czy tu białe mają szansę wygrać tę pozycję. Według silniczka. No tak, tam jakaś mikro przewaga jest, ale pozycja jest na tyle zwariowana, że ciężko ją ocenić, kto komu tutaj coś grozi. W każdym razie, po skoczek F2 nastąpiło zagranie skoczkiem, bicie na B7, król zagrał na D6 i Hetman wziął wieżę. Skoczek dał szacha. No i zwróćcie proszę uwagę na to, że król musi być przyklejony do skoczka. Bo w innym wypadku zostanie ten skoczek zbity, więc takie tam zagranie tutaj czy tutaj no, jest raczej słabe. Król zagrywa na E3 i bicie na C2. I kolejne e, widełki. W ogóle e, można powiedzieć, że tak na pierwszy rzut oka, że to białe przegrywają, a jest zupełnie odwrotnie. E, to białe wygrywają, bo tutaj e, jest jeszcze jedna groźba. Hetman F8. Król wrócił w tej sytuacji, w tej partii. Na, przepraszam, po biciu wróć na C2, nie wrócił, nie mógłby wrócić, bo po biciu, przepraszam, na C2 jeszcze jest król E2, i jeżeli by skoczek zbił tutaj, właśnie, to jest Hetman F8 z wygraną. A jeżeli skoczek po król E2 by wrócił na D4, to król D3 to jest cały czas pozycja wygrana białymi. Po biciu tutaj, Hetman na B8, najlepszy ruch, bo jeżeli teraz byśmy zagrali Hetmanem na F8 i król zagrałby na d7 i byśmy tutaj zbili wieżę no to przegrywamy bardzo szybko hetman c2 e, król d4, hetman b2 i e, jest po partii e, no więc wieża jest w zasadzie tam nietykalna więc w tej sytuacji jeżeli hetman na przykład by nie zbił wieży a wrócił na c5 e, no to tutaj bardzo łatwo się gra czarnymi mianowicie hetman f5 jeżeli król zbija na d4 no to hetman f2 ze zdobyciem hetmana więc znowu skoczek nietykalny a jeżeli król, załóżmy, by zagrał sobie na przykład na pole D2, to Hetman F4, tutaj myślę, że król E1. No i pozycja dalej by się toczyła w sposób, myślę, że dosyć nieprzyjemny dla. Dla białych, taki król 1, Hetman 1 teraz wchodzi, ale też wycofanie wieży, wprowadzenie jej do gry, miałoby na pewno jakiś tam e, sens. W każdym razie tutaj białe nie miałyby żadnych raczej szans. E, w tej sytuacji Skoczek zagrał jednak na F5, Król na E2. Skoczek wrócił znowu z szachem, no i Mamadiarow musiał zagrać tutaj e, trochę lepiej. Mógłby pójść królem na E1 i po tym ruchu i pobiciu. Znowu król e2 Tak żeby ta linia się otworzyła Dosyć skomplikowana pozycja Skoczek znowu na d4 No i znowu byśmy zatęczyli tym królem Grając tutaj Skoczek na przykład na f5 I król na e2 Znowu skoczek na d4 I król na d3 No i tak jak mówiłem, że po tym ruchu po biciu na F2, Hetman wtedy musiałby zagrać na B8. Dosyć trudne posunięcie, żeby tę pozycję wygrać. Chodzi o to, że po zagraniu królem na C6 wchodzi wieża i to ważne było takie wzięcie tego pionka na C2, a w momencie, gdy król na przykład pójdzie na D7, załóżmy, no to jest bicie i wzięcie skoczka później z totalnie wygraną. Więc bardzo skomplikowana tutaj pozycja. Nastąpiło tak: w tym momencie król zagrał na d3 i ta pozycja robi się już remisowa. Hetman zbił na f2, Hetman b8 dał szacha, król c6, no i wieża c1. Widać, że już nie ma tego szacha, ten pionek tutaj dalej stoi, więc trzeba było bardzo, bardzo uważać czarnymi. Nastąpił szach na f5, no i niestety ten ruch nie jest najlepszy. Co tutaj dla czarnych byłoby dobre. Przede wszystkim odejście skoczka na F5 dawałoby bardzo duże szanse, bo Hetman grozi matem i nie wiadomo, jak się tutaj białymi zachowywać, więc wszystko stoi na ostrzu noża. Jednakże po tym ruchu to białe tutaj przechwytują już grę. Po biciu skoczka nastąpił szach, król uciekł, szach, goniec się zasłonił, jest figura więcej, nastąpił szach, król na B3 i zbicie wieży. No figury więcej już nie ma, ale ta pozycja jest kompletnie przegrana dla czarnych Z uwagi na bardzo słabego króla i zwróćcie uwagę, że po szachu na e4 i król d7 Hetman skrobie sobie pionki i po szachu znowu nastąpił szach, król e7 i hetman e8 Tutaj zdecydowanie lepszym zagraniem byłoby hetman b4, dlatego że tu nie można, bo dostajemy mata a po takim ruchu jest po prostu zbicie pionka z szachem, i to też daje możliwość potem swobodnej, swobodnego marszu pionka na linii A. Więc no Mamediarow tutaj w tej sytuacji jednak zagrał Hetmanem na E8, co nie zmienia faktu, że dalej daje radę. Król F6, Hetman D8. Pozycja jest na tyle skomplikowana, że trzeba bardzo uważać. Tutaj przede wszystkim Król na E5 byłby dobrym zagraniem. No właśnie. To są te niuanse, ten, ta odwaga, którą trzeba mieć w sobie. Król po prostu broni piolkę. Bardzo istotna sprawa. Jednakże król uciekł. Mamelianow ja zbił na D4. Nie jest to zbicie z szachem, jak widać, ale też w tej sytuacji e, daje to radę. No F5 no ciężko doradzić, co grać tutaj czarnymi. E, prawdopodobnie Hetman F4 miałby rację bytu. Ciężko stwierdzić, bardzo ciężko liczyć na ten, ten marsz pionków i e, kontratak czarnych. No, bo po tym ruchu i po biciu, biciu e, można powiedzieć, że tu białe wygrywają i chyba tak troszkę jest. E, chociaż jest też szansa, król, że zagra tutaj, pójdzie pionek, zbicie tutaj, trochę to długo trwa, więc raczej białe miałyby szansę. E, no, ciężko coś doradzić, dlatego też czarne zagrały już. W tej sytuacji f5 Trzeba też brać pod uwagę czas jaki dysponują czarne Kilkoma sekundami jarów dysponuje minutą Po zagraniu hetmanem wieża e7 a4, hetman d2 No i tutaj po kilku takich posunięciach Dosyć prostych, król się fajnie schował Hetman c8, goniec na a4 Też fajnie wrócił, pobronił Tu oczywiście białe liczą na to Że będzie bicie, ale to i tak przegrywa Król jest bardzo szybki tutaj z pionkami Więc czarne nie decydują się na bicie Hetman B2 z obroną. No i tutaj król z Hetmanem i gońcem konsolidują trochę pozycję, tak żeby przygotować marsz tych pionków, tu król jest bardzo bezpieczny. I już tutaj tak naprawdę białe wszystko mają pod kontrolą. Ten pionek zasuwa i w tej sytuacji się. No, jeszcze nastąpił ruch Hetman G4, ale czarne poddały. Jeszcze bardzo ciekawa rzecz na końcu powstaje, bo jeżeli. Hetman G4 zostałoby zagrane, a zostało to też jest bardzo ciekawe zwycięstwo. Mianowicie fajne dla oka. Goniec na F7, no tutaj nie daje rady, bo dajemy mata bardzo szybko. Więc król na H4, no a po Hetman F2 i zasunięciu się Hetmanem, co jest oczywiście łatwą przegraną. No można zbić i wygrać. Ale bardzo ładne dla oka jest dorobienie teraz Hetmana. I po biciu na F2 jest szach na H8. Król musi się takie 4 i jest ładny mat na H3 To tak w ramach już jeszcze większego bonusu, jeśli chodzi o te partie, panowie nam pokazali jak się powinno fajnie grać w szachy miłe dla oka totalnie rozwalona pozycja, dużo liczenia, mnóstwo błędów i to jest piękne właśnie w licu, jeśli chodzi o szachy. Dzięki panowie za tą piękną partię. Wam dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć!